Kochani, jesteśmy tutaj dla was po to, aby powiedzieć wam słowa prostej Ewangelii. Ewangelii, która zmienia życie, która powołuje tych, którzy otworzą swoje serca dzisiaj na te słowa, które do was dzisiaj mówię. A chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus to nie religia. Jezus Chrystus to osoba i chce spotkać się z tobą dzisiaj, w twoim sercu. Jeśli jesteś człowiekiem, który szuka w sercu głębi, który wypełnia swoją pustkę różnymi rzeczami, alkoholem, seksem, pracą, czymkolwiek, to chcę ci powiedzieć, że to, czego szukasz, to relacja z Bogiem, żywym Bogiem. Bogiem, który 2000 lat temu umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, wcielił się w ciało i przyszedł na ten padł ziemski, abyś znowu mógł zostać połączony z nim na wieczność. Umęczony, zbity jak pies, nie otworzył swoich ust. I mimo, że przechodzisz teraz, idziesz do galerii, do sklepu na jedzenie, to chcę ci powiedzieć, że on wciąż czeka. Czeka na twoje serce, bo bardzo cię kocha i nie wyobraża sobie wieczności bez ciebie. On cię stworzył. Cokolwiek myślisz, jakąkolwiek filozofię wyznajesz, chcę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie, jeśli twoim Panem nie jest Jezus Chrystus. Kochani, to są czasy ostateczne. To, co dzieje się na tej ziemi, to jest koniec, który zbliża się dużymi krokami. Pan wróci, kiedy trąby zatrąbią na cztery strony świata. Wróci władca. Ja mówię do ciebie z tego miejsca, że to jest moment, w którym możesz być tak jak ja w tym czasie pochwycony. Jeśli tylko w sercu wierzysz w to, że 2000 lat temu Jezus, o którym ci mówię, przyszedł w ciele, poszedł na krzyż Golgoty, został zamordowany i zmartwychwstał, a Jego Duch Święty jest na ziemi. Jest na ziemi! Bobek! Kochani, życie z Bogiem to najpiękniejsza podróż. Podróż w głąb swojego serca. Podróż, która uwalnia od żalu, smutku, biedy, alkoholizmu. Od śmierci, wiecznego potępienia. To podróż, której przepełnia cię miłość. Miłość Boża, nie ta ludzka, która zawsze od czegoś zależy. Zawsze coś od czegoś zależy, a to wszystko jest kłamstwo, bo zależeć tylko może twoje serce od Boga, od Jezusa Chrystusa. Możesz mieć szczęśliwe życie na tej ziemi. Jestem tu po to, żeby ci o tym powiedzieć. Nie musisz iść pędem tego świata. Nie musisz wierzyć w to kłamstwo, które funduje ci telewizja. Możesz być wolny, radosny i szczęśliwy, bez względu na status materialny i okoliczności. Możesz być uzdrowiony, uwolniony z czegokolwiek. Jeśli tylko przyjdziesz do Jezusa, o którym ja ci tutaj mówię. Kochani, ja się urodziłam w tym kraju. Tak jak wy, w przeciętnym domu. Nie znałam Boga. Miałam puste serce, byłam smutnym dzieckiem. Od dziecka miałam depresję. Bardzo szybko się uzależniłam od alkoholu, leków, narkotyków. Wypełniałam tą pustkę. 18 lat, kochani, w uzależnieniu. Kiedy umierałam, zawołałam do Boga. Narodziłam się na nowo, zostałam uwolniona od alkoholizmu, narkomanii, lekomanii.
Jestem osobistym świadkiem Jezusa i głoszę Ci dzisiaj, że możesz być tak samo wolny jak ja. Tak samo szczęśliwy. Znać swoją wartość. Zapragnij Jezusa jeszcze dzisiaj w swoim sercu. Ja modlę się o to, aby twoje serce zapragnęło tego Jezusa, o którym ja ci tutaj głoszę. Abyś zapragnął życia, abyś przebudził się, abyś zmartwychwstał. Nie ma nic poza Jezusem. I chcę ci powiedzieć, że jeśli zatwardzisz swoje serce na te słowa prostej Ewangelii dzisiaj, a staniesz przed Bogiem, bo nie wiesz, czy będziesz im jutro, to staniesz przed Bogiem, przed białym tronem i będzie już za późno. Będziesz wieczność oddzieleni od Boga. I nie dlatego, co robiłeś, i piłeś, i trwałeś, tylko dlatego, że na krótko na ofiarę Jezusa. Kiedy głoszę ci te słowa, że Bóg umarł za ciebie i zmartwychwstał. Ludzie, nie wierzę w to, że na ciebie nie czuję serca, że za was nie przeszywa. Nie przeszywa was to morderstwo. Ja mogę serca, aby ci ludzie